Ostatni raz byłem i uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej w Jedliczu 27 marca. Wówczas odniosłem się do nieprecyzyjnych, przeinaczonych, wręcz kłamliwych tekstów w biuletynie gminy Wieś. W odniesieniu do gminy, do powiatu, czy też mojej osoby. Żyłem takiego stwierdzenia non possumus. Dotyczyło to tego, że chciałem się dowiedzieć, kto jest autorem tych tekstów, bo one są anonimowe. I pytałem, kto jest autorem i że mam takie prawo dowiedzieć się z racji tego, że jestem mieszkańcem gminy Jedlicze i moje podatki, powtórzę to, w jakiejś części, choćby tysięcznej, są również, rozumiem, na ten cel przeznaczone. Na ten cel, czyli wydawanie tego biuletynu. I mówiłem o tym, że użyłem tego łacińskiego określenia na to moją postawę, że nie wyrażam zgody na takie podejście w prezentowaniu powiatu, jak i mojej własnej osoby. Myślałem, że temat jest zamknięty, ale się okazuje, że najbliższy po tej sesji w biuletynie ukazał się materiał pod tym tytułem z moim zdjęciem. I ja już pominę wykładnię tego słowa na posunąć. No po prostu nie będę się tu wymądrzał i pouczał tej osoby, która rozszyfrowała, to nie potrzeba też odpowiadać. Jeśli się nie zna łacinie, to trzeba zapytać tych, którzy znają. Więc zupełnie jakieś chyba z internetu ktoś się robi. Więc nie będę tego komentował, jak to zrozumiano, to pan posunąć. Ale ja się odniosłem jeszcze raz do kwestii nie tego, że ja nie chcę się spotykać z radnymi sołtysami, wręcz przeciwnie. Ja jestem otwarty i czekam. I o tym, co mówiłem. Jeśli są zebrania w poszczególnych sołectwach, wioskach, ja jestem otwarty. Ja nie unikam spotkań. Mi nie chodziło o to, że te teksty są nieprawdziwe. Często nawet kłamliwe. I na to się nie zgadzam. W ogóle słowa na, w tym materiale o tym zupełnie przekręcono sens mojej wypowiedzi. Zatem na pozór drobna sprawa musi znaleźć taki finał. Skoro ja mówię, pytam, rzecznik, jako mieszkaniec i osoba, której dotykają te materiały. I nie udzielono mi żadnej odpowiedzi. Machnąłem ręką, gdyby nie ten tekst. Dlatego wracam. Bo ten autor, wtedy go określiłem galanomi, ale to jest naprawdę za dobre określenie, bo ten autor, mówię tu z tą odpowiedzialnością, jest nie tylko ślepy, bo nie widzi rzeczywistości wokół siebie, co się dzieje. Dzisiaj, szanowni państwo, daliśmy w gminie Jedlicze kolejną drogę. Tutaj pan Kucki dziękował, ja przyjmuję podziękowanie, bo jest to miłe, jeśli ktoś dziękuje. Jeśli jest coś źle, to ktoś krytykując, ja to też przyjmuję. Więc droga za 950 tysięcy złotych. Dzisiaj, no może nie wszyscy jechali, ale proponuję przyjechać się z Jedlicza do Zręcina. 4 kilometry, 600 metrów kilometrów. Jak się takich rzeczy nie liczy, trudno. Ale ten autor jest jeszcze głuchy. Bo jeśli mówię wyraźnie i spokojnie, wbrew temu, co napisano, że w sposób emocjonalny, być może ja mam taki styl ekspresji wypowiadania się. Ale ja naprawdę spokojnie. Więc jeśli ja to mówię, a ten autor nie jest krzykuje w duch, więc dlatego składam na ręce pana przewodniczącego pismo do pana burmistrza Zbigniewa Sanockiego, który jest nieobecny, więc dlatego to pośrednictwo.
przewodniczącego. Takie pismo. Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 oraz artykułu 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku proszę o udostępnienie informacji publicznej w terminach i procedurach przewidzianych w wyżej wymienionej ustawie dotyczącej poniższych kwestii. 1. Jaka została zaplanowana kwota w budżecie gminy Jedlicze na rok 2013 na druk biuletyn gminne wieści? 2. Ilu pracowników Urzędu Gminy Jedlicze w zakresie swoich czynności ma obowiązek redagowania, przygotowywania materiałów i współdziałania przy wydawaniu wymienionego wcześniej biuletynu? I mam nadzieję, że taką informację na podstawie ustawy o dostępie informacji publicznej uzyskać. I mam nadzieję, że temat przeinaczeń, przekształceń i interpretacji, które są niedopuszczalne na dzisiejszej sesji będą ostatnie. Bardzo przepraszam, że ten wątek powiem osobisty poruszony, aczkolwiek ona wymiar szerszy. Dziękuję bardzo.